Jakie skutki w kontekście tego, co się, proszę wybaczyć kolokwializm, stało w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego dla procedury, ale i kosztów po stronie banku, a finalnie, jak się należy domyślać, klienta, wprowadzi nowy reżim prawny? To zaczniemy od tego, że jesteśmy na Stadionie Narodowym, gdzie zawołanie Polacy nic się nie stało jest jak najbardziej właściwe, ale warto sobie przypomnieć kontekst, jak, w jakim to kontekście zawsze u nas w języku funkcjonuje. Otóż zawsze tak śpiewamy wtedy, kiedy jednak coś się stało i stało się coś niedobrego. A zatem sformułowanie nic się nie stało w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistym żartem, oczywistym stwierdzeniem are bur, bo jednak stała się rzecz bardzo poważna. Rozumiem, że trudno się odnieść wprost, bo czekamy nadal na pisemne uzasadnienie tej decyzji. Czekamy na pisemne uzasadnienie, tym niemniej sama sentencja, jej waga, no, pozwala już sformułować pewne wnioski. Teraz mamy po pierwsze stan przejściowy. Do sierpnia przeszłego roku bankowy tytuł egzekucyjny funkcjonuje? Ja nie przypadkiem używam tutaj znaku zapytania, dlatego że wydaje... Co z umową zawartą ostatniego lipca? To jest inna kwestia, ale co zrobić w sytuacji, w której, a to nie jest już teoria, to jest moja praktyka, kiedy okazuje się, że ta sama sprawa, może nie ta sama, taka sama sprawa, oparta na takich samych dokumentach, w relacji z tym samym bankiem, jest w dwóch różnych sądach w Polsce rozstrzygana w odmienny sposób. Otóż jeden sąd nadaje klauzulę wykonalności, inny odmawia nadania klauzuli wykonalności. Co ciekawe, obydwa te sądy powołują się na ten sam wyrok, na ten sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jeden sąd mówi tak, sam Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że utrata mocy obowiązującej przepisów OBTE nastąpi w 2016 roku. A zatem do tego czasu nie mam podstaw, żeby odmawiać nadawania klauzuli wykonalności. W analogicznej sprawie inny sąd mówi, przecież sam Trybunał stwierdził, że BTE jest niekonstytucyjne. No więc jak to? No skoro jest niekonstytucyjne, no to jest niekonstytucyjne i już. Nie możemy udawać, że będzie niekonstytucyjne za jakiś czas. Jest niekonstytucyjne już dzisiaj. Co ciekawe, to rozumowanie nie jest oparte tylko na jakichś nieokreślonych przesłankach i przesądach czy intuicjach. Za tym rozumowaniem idzie na przykład orzeczenie Sądu Najwyższego z 2007 roku, które jest bardzo wyraźną podstawą do tego twierdzenia, że nawet w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że utrata mocy obowiązującej przez dany przepis nastąpi po pewnym czasie, to nie ma obowiązku stosowania przez sąd tego przepisu, którego niekonstytucyjność została stwierdzona. Zatem mamy sytuację bardzo trudną, bardzo niejednoznaczną i bardzo dynamiczną, dlatego że dzisiaj jeszcze mogę powiedzieć, zdecydowana większość sądów nadaje klauzulę i rozumuje tak, odroczenie określone przez Trybunał do roku 2016 nie obowiązuje, a zatem działam tak, jakby się rzeczywiście nic nie stało. Ale są incydenty i to nie incydenty w jednym konkretnym rejonie kraju czy jakimś wydziale. To są już pewne punkty na mapie, które możemy znaleźć, że oto jest to rozumowanie przeciwne prezentowane przez sądy, które odmawiają. Ale niebezpieczeństwo tkwi chyba jeszcze gdzie indziej. Mianowicie sędziowie też myślą. I są między młotem i kowadłem. Młotem niekonstytucyjności przepisu i kowadłem odroczenia tej niekonstytucyjności. Cudzysłowie, odroczenia tej niekonstytucyjności. Jednocześnie mają z tyłu głowy to, że sędzia przewodniczący zgłosił zdanie odrębne w tej tak sprawie. I teraz trudno się dziwić takiemu poszukiwaniu uzasadnienia, żeby nie zająć się, żeby poszukać wszystkich możliwych okoliczności, które pozwoliłyby nie orzekać. I to jest coś, co również zagraża efektywności
dochodzenia należności przez banki właśnie w tym czasie. Otóż jeśli jest jakaś możliwość zepchnięcia sprawy w czasie, to sędziowie będą z tego korzystać. Bo po co się narażać na zarzut? No, skoro wydam orzeczenie, a wiem, że są argumenty i za, i przeciw. I nie ma jednoznacznego stwierdzenia, czy Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj na konferencji padł bardzo interesujący przykład postanowienia z 23 maja samego Trybunału Konstytucyjnego, który idzie, zdaje się, właśnie jakby pod prąd orzeczeniu kwietniowemu. A zatem sytuacja jest doskonale niejasna, doskonale zagmatwana. Czyli podważamy jednocześnie dobro samoistne, jakim jest zasada legalizmu i zasada zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To wynika nie tylko z, myślę, z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że to wynika jakby też z pewnych już ustrojowych uwarunkowań. No choćby takie uwarunkowanie, że jeden z artykułów Konstytucji mówi: Konstytucję można stosować wprost. No to jeśli tak, a ja z kolei jestem sędzią, który znowu na mocy innego przepisu Konstytucji podlega tylko ustawom i Konstytucji, a nie podlegam wyrokom Trybunału, no to jeśli teraz Trybunał mi stwierdził, że coś jest niekonstytucyjne, to ja, czytając Konstytucję, stwierdzam, to ja nie mogę tego stosować już. I nie interesuje mnie, że odroczenie następuje w roku 2016. Proszę mi wierzyć, to nie jest teoria i to nie jest aberracja. Za tym sposobem myślenia są naprawdę bardzo poważne argumenty konstytucyjne i ustrojowe. Pan spytał wcześniej, jakie będą konsekwencje uchylenia BTE. Bo skupiliśmy się teraz... Znaczy ja myślę o kwestiach proceduralnych versus wynikające stąd koszty. To można by załatwić odpowiedź w dwóch słowach. Dłużej, drożej. Dlaczego? Zapłaci klient finalnie. No, a to już jest, że tak powiem, bardzo niepoprawny politycznie wniosek, bo wszyscy, którzy tak intensywnie wspierali inicjatywy zmierzające do likwidacji BTE, no szermowali właśnie zasadą dobra konsumenta, sprawiedliwości, często sprawiedliwości społecznej, a naga prawda jest brutalna. Skoro banki będą zmuszone do podniesienia kosztów windykacji swoich należności. Banki odpowiadają za bezpieczeństwo naszych depozytów, które są podstawą akcji kredytowej. To też jest inny wątek, również bardzo interesujący, ale musimy sobie powiedzieć tak. Bank, który został pozbawiony BTE, no nie będzie bezczynny. Będzie musiał w sytuacji, w której doszło do zaniechania spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę, będzie musiał wystąpić z akcją. Dotychczas przeważnie występował z akcją wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, nadania klauzuli wykonalności. Odbywało się to w miarę szybko i w miarę tanio. Dzisiaj jeszcze tą możliwość mamy, ale od 2016 roku, od sierpnia jej nie będziemy mieli. Jaka jest konsekwencja? No, bank będzie musiał iść do sądu. Pytanie jakiego? Prawdopodobnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie są wyższe koszty i dłuższy czas dochodzenia należności. Nadto można spodziewać się, że część spraw będzie trafiała do postępowania nakazowego, papierowego, co znowu i wydłuża procedurę, i podnosi koszty. Proszę Państwa, no nie łudźmy się, że żyjemy, że jesteśmy zawieszeni w jakiejś próżni. Życie nie znosi próżni, natura nie znosi próżni. Banki, skalkulowawszy te koszty związane z nadmiernym obciążeniem dochodzenia należności, w efekcie podrożą kredyt. To jest jak 2 razy 2, 4. No to przecież nie łudźmy się, że będzie inaczej. I nie będzie to żadna zmowa banków tutaj, żaden Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wykaże jakiegoś tajemnego porozumienia, bo to nie będzie wynikało z jakiegoś porozumienia. To jest zasada rzetelności i racjonalności będzie tu decydować. Naturalna konsekwencja tego stanu rzeczy. No.
Banki mają swoje określone cele biznesowe. Rozliczane są przecież nie tylko w Polsce, to są często przecież podmioty wielonarodowe, notowane na giełdach. Odpowiadają przed swoimi akcjonariuszami za wynik. Skoro jeden czynnik powoduje zwiększenie kosztów, no to trzeba te koszty będzie gdzieś przerzucić. Tyle. Co do perspektyw. Nie ma Armagedonu. Nie jest tak, że wydarzyło się nieszczęście na jakąś katastrofalną skalę. Możemy sobie powiedzieć, mamy trudności w tym okresie przejściowym do sierpnia przyszłego roku, a później prawdopodobnie renesans weksla jako środka zabezpieczenia należności, prawdopodobnie renesans żyrantów, już coraz rzadziej słowo używane, ale chyba wróci do języka. I rozbudować działów windykacji, więc działów restrukturyzacji. I pytanie, czy rozbudowa wewnętrznych działów, czy też poszukiwanie kontrahentów na zewnątrz? Tutaj trudno wyrokować. O tym rozstrzygnie rynek, jak w wielu przypadkach. Tak, możemy tylko sobie powiedzieć tak, ostatnio tendencja była inna. Ostatnio banki raczej cięły koszty i ograniczały zatrudnienie. W związku z czym trudno spodziewać się takiego radykalnego odwrotu. Stąd też podejrzewam zwiększony outsourcing, ale co będzie w przyszłości, no trudno w tym momencie wyrokować.